Sprawdźmy, czy potrafimy zapisać 727 tysięcznych jako ułamek zwykły. Spójrzmy, na jakich miejscach znajdują się poszczególne cyfry: Zero mamy na miejscu dziesiętnych, 7 na miejscu setnych, 2 na miejscu tysięcznych i 7 na miejscu dziesięciotysięcznych. Można to zrobić na kilka sposobów. Zrobiłbym to tak. Ta oto cyfra jest na miejscu 10 tysięcznych. Cały ten ułamek to więc 727 dziesięciotysięcznych. Możemy to zapisać następująco: 727 w liczniku i 10 tysięcy w mianowniku. Tak więc otrzymaliśmy już ułamek zwykły. Myślę, że nie da się go dalej skrócić. Licznik nie jest podzielny przez 2, nie jest też podzielny przez 5. Nie dzieli się także przez 3, co znaczy, że nie dzieli się przez 6 ani przez 9. Wydaje się, że licznik nie dzieli się też przez 7, może to być liczba pierwsza i gotowe.